Cześć, nazywam się Ania Wielicka-Regulska. Na co dzień jestem wykładowcą akademickim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuję się ekonomią behawioralną. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam zagadnienie dotyczące wyborów międzyokresowych, związane z problemem samokontroli. W tym celu przejdziemy przez prosty eksperyment. Zastanówmy się. Mamy do wyboru jabłko albo czekoladę i zaplanujmy swój deser, jaki zjemy za tydzień. Co byś wybrał albo wybrała? Jabłko czy czekoladę za tydzień? Mam nadzieję, że już dokonaliście wyboru. Jak się okazuje, w większości przypadków ludzie wybierają w takiej sytuacji owoc. Decydują się na zdrowe jabłko, znacznie mniejsza część decyduje się na czekoladę. Czyli w momencie, kiedy nasza konsumpcja jest odroczona, odległa, tak, w czasie, wtedy wydaje się, że bardzo dobrze realizujemy nasze cele długookresowe. Ale co w wypadku, kiedy te dwa momenty, decyzja i konsumpcja, do siebie się zbliżą? Ponownie zastanówmy się, co wybrać, jabłko czy czekoladę, jeśli będziemy decydowali o tym, co zjemy za chwilę. Jak będzie wyglądał nasz deser, który zjemy za momencik. Będzie to jabłko czy czekolada? Mam nadzieję, że już wybraliście. Na podstawie badań wiemy, że większość osób w takich sytuacjach wybiera czekoladę. A więc no, taką hedoniczną przekąskę, tak, która sprawia, że w danej chwili czujemy się lepiej, ale generalnie w długim okresie będziemy czuli wyrzuty sumienia. Natomiast tak jak zauważyliście, w momencie, kiedy te dwa momenty są oddzielone od siebie w czasie, czyli decyzja znacznie poprzedza moment konsumpcji, te nasze wybory są bardziej racjonalne. Tak? Wybieramy jabłko, owoc i zdrową dietę, zdrowy styl życia. Ten eksperyment zaprzecza no, pewnemu takiemu fundamentalnemu założeniu, a mianowicie zgodności preferencji w czasie. I jest jednym z elementów takich swoistych może anomalii, które obserwujemy, śledząc zachowania konsumentów. Przedstawiony eksperyment pokazuje, jak ważne jest planowanie. Oczywiście planowanie nie uchroni nas do końca przed no, takim momentem, kiedy ta krótkookresowa nagroda przyćmi tak, walory racjonalnego wyboru, ale planowanie jest jednym z pierwszych kroków, który pomaga nam zachować długookresowe cele. Tak jak widzicie tutaj na wykresie, na samym początku, tak, kiedy moment konsumpcji jest oddalony, większą wartość ma dla nas ten wybór bardziej racjonalny. Tak? W naszym przypadku była to zdrowa przekąska, ale ten problem możemy odnieść też do na przykład oszczędzania, tak? Czy do odroczonej gratyfikacji, kiedy wiemy, że na przykład odkładając pewne wydatki na później, będziemy mieli z tego wyraźne korzyści. Natomiast później, tak, w miarę zbliżania się, tak, do momentu konsumpcji, tak, czy podjęcia pewnych działań, wzrasta wartość tej krótkookresowej nagrody, tego rozwiązania bardziej hedonistycznego. No i wtedy no, planowanie i różne zabiegi, które możemy podjąć, tak żeby na przykład publiczne deklarowanie swoich celów, czy też różnego rodzaju kluby, które wspierają się nawzajem tak w realizacji postanowień, no, mogą być pewnym rozwiązaniem dla tego problemu samokontroli, który jak widać jest wyraźnie na styku ekonomii i psychologii.
jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na naszą samokontrolę, jest obciążenie poznawcze. W krótkim eksperymencie zobaczycie, w jaki sposób to obciążenie poznawcze będzie wpływało na wybory związane z owocem i czekoladowym ciastkiem. W eksperymencie podzielono uczestników na dwie grupy. Pierwsza z nich miała zapamiętać tylko dwie cyfry, na przykład 59, a w drodze z jednego pokoju do drugiego miała wybrać przekąskę. Jak można się domyślać, przy takim krótkim ciągu cyfr, mało obciążającym zadaniu, większość osób wybrała sałatkę owocową. Druga grupa miała zapamiętać ciąg 7 cyfr, losowo wybranych. I znowu przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego, miała zadecydować, co wybiera, sałatkę czy słodką przekąskę. Tym razem większość osób zdecydowała się na ciastko. Jak zauważyliście, obciążenie poznawcze, ale też obciążenie emocjonalne mocno determinuje nasze wybory. Także podejmując ważne decyzje, warto być wypoczętym i odprężonym. Mam nadzieję, że te krótkie przykłady zachęciły Was do zgłębienia problemu wyborów międzyokresowych. Zachęcam Was do studiowania ekonomii i do aplikowania na nasz wydział. Serdecznie pozdrawiam. Ania Wielicka-Regulska.